Brakuje Ci miejsca na Steam Decku? Przydałby się większy dysk, ale jednocześnie nie chcesz uszkodzić urządzenia? Bez obawy. W tym materiale pokażę Ci, jak bezpiecznie wymienić nośnik na większy, który najlepiej wybrać oraz jak ponownie zainstalować system operacyjny SteamOS. Czynność tę przeprowadzimy na najnowszym OLEDowym Steam Decku, ale pokażę Ci też, jak to zrobić w wersji LCD. Nie zabraknie też porównania prędkości oryginalnego dysku z nowym. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Gdy ukazał się pierwszy Steam Deck, wybór dysków najczęściej ograniczał się do 128 i 256 GB pojemności. Owszem, 512 istniały, ale były bardzo drogie i w Polsce niemal niedostępne. Obecnie sytuacja zauważalnie się poprawiła. Wybór dysku w formacie 2230 już jakiś jest. Co prawda, Steam Deck nie obsługuje PCI Express 4.0 i co za tym idzie, maksymalne prędkości, jakie możemy odnotować, oscylują realnie w okolicach 3500 MB na sekundę. Jeśli myślimy przyszłościowo, warto wybrać coś lepszego, szybszego i przede wszystkim. Większego. Obecnie najwydajniejszym oraz największym dyskiem na rynku jest IRDM Pro Nano 2TB. Osiąga on do 6000 MB na sekundę zapisu oraz 7300 odczytu, a cena wciąż nie jest z księżyca, przynajmniej w porównaniu do konkurencji. Co prawda, najtańszym dyskiem o pojemności 2TB jest model firmy Micron. Ale prędkości mogą nas ograniczać w przyszłości i ma on tylko trzyletnią gwarancję, gdzie GoodRam raczy nas już pięcioma latami. Oczywiście gwarancja to nie wszystko i liczy się również żywotność. Micron powinien wytrzymać przynajmniej 600 terabajtów zapisu i po tej wartości tracimy na niego gwarancję. Z kolei w modelu Iridium Pro Nano jest to drugie tyle 1200 terabajtów. Często wybieramy najtańsze opcje i później tego żałujemy. W tym przypadku to produkt marki IRDM charakteryzuje się najlepszymi osiągami ze wszystkich obecnie dostępnych dysków, a do tego jest drugim z najtańszych. Dlatego to właśnie nosik tej marki zainstaluję w Steam Decku i choć to dwuterabajtowy model ma najwięcej sensu, to też nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić. Całe szczęście IRDM Pro Nano w 1TB wersji również ma najwyższe prędkości zapisu i odczytu. Tak samo wyższą żywotność nad konkurencją oraz 5-letnią gwarancję, i finalnie bardzo, ale to bardzo dobrą cenę. Ta oczywiście nie ustanie się zmienia, dlatego aktualną jak zawsze odnajdziecie w opisie tego materiału. Swoją drogą, za każdym razem, gdy trzymam dysk w formacie 2230, nie mogę wyjść z podziwu, jakie to jest malutkie. Aż niebywałe, że nośnik takiej wielkości mieści nawet 2 terabajty. Przecież, zobaczcie, mniejsze to od karty SD. Lecz, jeśli wsadzimy tutaj nowy, pusty dysk, to konsola się, no cóż, nie uruchomi. Dlatego przed tą operacją powinniśmy utworzyć nośnik instalacyjny z systemem SteamOS. Najwygodniej jest skorzystać z komputera. W opisie zostawię link do strony, z której pobierzesz obraz systemu SteamOS. Teraz potrzebujemy programu, który pozwoli na wrzucenie obrazu na pendrive. Wejdź na stronę rufus.ie i pobierz instalator lub wersję Portable. Teraz potrzebujemy pendrive'a o pojemności co najmniej 8 GB. Jeśli jest on na USB-A, to później nie obędzie się bez adaptera. Najlepiej wybrać pendrive'a, który ma z jednej strony złącze USB typu C, a z drugiej USB-A. Link do takiego za kilkanaście złotych też dorzucę do opisu. Możesz również użyć dysku zewnętrznego lub kartę microSD. Otwórz teraz program Rufus, upewnij się, że wybrany jest właściwy nośnik danych. Kliknij Wybierz, tu dwukrotnie kliknij pobrany wcześniej obraz. Teraz wciśnij przycisk Start, potwierdź, że chcesz sformatować Pendrive i poczekaj na zakończenie procesu. W zależności od prędkości Pendrive'a może to potrwać kilka minut, a gdy mamy już przygotowany nośnik systemem, to możemy urządzenie wyłączyć i tu podkreślę wyłączyć, nie uśpić. Jeśli chcesz być ultra ultraprzyzorny, to poczekaj kilka sekund, po czym przytrzymaj klawisz zwiększenia głośności wraz z przyciskiem włącznika. Tutaj wybierz Setup Utility, następnie Power i włącz opcję Battery Storage Option. Ta zablokuje możliwość włączenia urządzenia na baterii, aby później je uruchomić. Nie obędzie się bez podłączenia zewnętrznego źródła zasilania, ale i tak w trakcie tego procesu będziemy fizycznie odłączać baterię od płyty głównej, więc szczerze, niewiele to zmienia. Dlatego jest to opcja dla tych, co lubią dmuchać na zimne. Aby zapobiec uszkodzeniu analogów, warto włożyć urządzenie do Steam Deckowego pokrowca i dopiero teraz możemy przystąpić do procedury instalacji nowego dysku. Jednakże oryginalny Steam Deck różni się odrobinę od OLEDowego. W obydwu wersjach należy pamiętać o wyciągnięciu karty pamięci, ale w wersji z ekranem LCD używamy krzyżaka w rozmiarze 0 i odkręcamy wszystkie 8 śrub umieszczonych na dole. Te na krawędziach urządzenia są dłuższe, po środku krótsze. Teraz przy pomocy plastikowego narzędzia powoli przesuwaj wzdłuż krawędzi celem oddzielenia zatrzasków, trzymających pokrywę. Następnie użyj pensety do odklejenia naklejki, znajdującej się na metalowej pokrywce. Staraj się jej nie porwać, bowiem później należy ją w to samo miejsce przykleić. Pod nią znajduje się kolejna śruba. Odkręć ją. Pokrywkę trzymają jeszcze dwie kolejne śrubki, ale są one innego rozmiaru. Dlatego nie pomyl się, która była skąd. Ściągając pokrywkę, uzyskujemy dostęp do baterii. Przy użyciu plastikowego narzędzia, wyciągnij wciśnięte tam ukryte łóżko. Następnie złap za nie i delikatnie wyciągaj złącze baterii z gniazda. Dopiero teraz możemy bezpiecznie odkręcić oryginalny nośnik danych. Wyciągnij go i znów, przy użyciu pensety, w miarę możliwości postaraj się bez zniszczenia zdjąć okalającą dysk osłonę elektromagnetyczną. Klej może trzymać bardzo mocno, dlatego daj sobie na to odrobinę czasu. Wykorzystaj ją do owinięcia nowego nośnika i pod kątem około 30 stopni umieść go w gnieździe m.2. Wkręć śrubę, podłącz złącze baterii, upewnij się, że siedzi do końca w swoim gnieździe, następnie przykręć blaszkę, zakryj naklejkę, nałóż tył obudowy i ściśnij tak, aby zatrzaski powskakiwały na swoje miejsca i teraz oczywiście wkręć cztery krótsze śruby po środku oraz cztery dłuższe na krawędziach. Z kolei do rozkręcenia wersji OLED potrzebować będziemy śrubokręt z końcówką Torx 6. Link do kilku ciekawych zestawów narzędzi zostawię w opisie. W przeciwieństwie do wersji LCD, tutaj 8 śrub wydaje się być tej samej długości. Po ich odkręceniu czas zająć się zatrzaskami. Plastikowym narzędziem oddziel je od urządzenia i po uniesieniu zobaczymy pierwszą różnicę dzielącą wersję LCD od OLEDowej. Otóż do blaszki zakrywającej dysk przyklejony jest kabel wstążkowy i zalecam go jak najbardziej odłączyć. Delikatnie podnieś zatrzask i ostrożnie go wyciągnij. Teraz możemy odkręcić blaszkę. W OLEDzie są to tylko dwie śruby. Jedna u góry po lewej i druga na dole też po lewej. Podnosząc blaszkę bądź bardzo, ale to bardzo ostrożny. Po prawej na dole znajduje się kilka malutkich przewodów, które łatwo w tym momencie uszkodzić. Do dołu blaszki przyklejony jest też jeden kabel, którego nijak nie idzie oderwać. Dlatego ten element odłóż tak, aby niczego nie uszkodzić. Teraz proponowałbym odłączyć baterię. Chwyć za łóżko i za pomocą plastikowego narzędzia wysuń konektor z gniazda. Ciągnąc raz do jednego, raz do drugiego boku ułatwimy sobie sprawę. Następnie odkręć oryginalny dysk. W OLEDowej wersji osłonka elektromagnetyczna ślicznie zsuwa się niczym koszulka. Załóż ją oczywiście na nowy nośnik. Pod kątem około 30 stopni umieść dysk w gnieździe, przykręć śrubkę, podłącz baterię, połóż zakrywkę, po czym przykręć dwie śrubki z lewej strony i nie zapomnij o osadzeniu kabla wstążkowego w gnieździe. Poczujesz i zobaczysz, gdy będzie on już siedział prawidłowo w swoim miejscu. Opuść zapięcie i to wszystko. Teraz wystarczy założyć tył obudowy, wcisnąć za czaski i wkręcić 8 śrubek. Następnie włóż nośnik systemem, przytrzymaj klawisz przyciszania wraz z włącznikiem dosłownie na chwilę i je puść. Twoim oczom ukaże się menedżer rozruchu, który powinien wyświetlić wcześniej utworzony obraz ze SteamOS. Włącz go wciskając przycisk A. Teraz wybierz opcję podpisaną jako Reimage Steam Deck, wciśnij Proceed, poczekaj chwilę na instalację. Znowu wybierz Proceed celem ponownego uruchomienia i voila! Nowy system zainstalowany. Czas sprawdzić prędkości. W tym celu posłużę się programem k -Diskmark. Oryginalny 512 GB nośnik w modelu OLED dość łatwo zapełnić. Możecie zobaczyć, że gdy jest on niemal w całości zajęty, prędkości doprawdy nie powalają. Maksymalny odczyt sekwencyjny wynosił 2300 MB na sekundę. Zapis nie przekraczał 1800. Po zwolnieniu ponad 100 GB prędkości w teorii powinny się poprawić, no ale niespecjalnie. Skoro więc na oryginalnym nośniku szału nie ma, to sprawdźmy, jak to wygląda po wymianie dysku na 1TB Pro nano marki IRDM. Tu widzimy, że prędkości wzrastają do maksimum tego, co Steam Deck jest w stanie z siebie wykrzesać ponad 3500 MB na sekundę odczytu i niespełna 3300 zapisu. Lepiej być już nie może, no chyba, żebyśmy wybrali dwuterabajtowy nośnik. Taki warto by było w przyszłości przełożyć do Steam Decka drugiej generacji. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw lajka, komentarz oraz odwiedź moją stronę www.tekmaniahd.pl. Dzięki intuicyjnym menu na pewno znajdziesz tam kolejne inspirujące materiały. Do zobaczenia w następnym.